Była to jak dotąd największa i najbardziej skomplikowana inwestycja drogowa w Krośnie. Przebudowano 9 km istniejącej drogi krajowej nr 28, dobudowano 2,5 km nowej jezdni, czyli drugi pas ruchu, wybudowano dwa wiadukty, dwa mosty i przebudowano 6 skrzyżowań. Mieszkańcy już chwalą zmiany. Łatwość dojazdu na osiedla przede wszystkim, to trzeba wziąć pod uwagę, bo dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne no niestety nie spełniały wymogów nowoczesnego miasta. Bardzo ułatwia życie. Po prostu jestem zresztą mieszkańcem tutaj Guzikówki i jest to dla mnie po prostu super połączenie. Ja jestem bardzo zadowolona. Z mojego punktu widzenia bardzo dobre rozwiązanie. Ułatwia dużo, w szczególności wjazd tutaj na osiedle, na Guzikówkę. Dobra inwestycja. Przejazd przez Krosno drogą krajową nr 28 od strony Sanoka lub Jasła teraz nie powinien zająć więcej niż 15 minut, bo jeden z efektów przebudowy to większa przepustowość. Już teraz dziennie przejeżdża tędy ponad 20 tysięcy pojazdów. Jeden tylko jest problem, że po prostu na obwodnicy nie powinno być świateł. Po prostu powinien być ruch normalnie bezkolizyjny. Żeby jeszcze wprowadzili dobrą falę, żeby ze świateł, bo narobili tych świateł chyba z 6, i żeby się zmieścić w tych światłach. Nie można wyrobić się od świata do światła. Obwodnica została wyposażona w urządzenia do sterowania ruchem, ale trzeba je wyregulować, twierdzą wykonawcy robót. Została też wyposażona na całej swojej długości w nowoczesny, jeden z najnowocześniejszych systemów w Polsce związanych z zarządzaniem ruchem. Tak zwana zielona fala jest to system, który w znaczący sposób poprawia płynność ruchu na skrzyżowaniach. Zdaniem prezydenta Krosna przebudowana obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 28 stała się osią komunikacyjną miasta. Nowym wyzwaniem jest teraz budowa kolejnych dróg o podobnym przeznaczeniu, zmniejszających natężenie ruchu w centrum. Spory odcinek drogi G łączy w tej chwili strefę inwestycyjną. Ponad 50 hektarów przygotowanych dla inwestorów poprzez ulicę Słoneczną właśnie z drogą 28. To jest niebywale ważne dla dalszego rozwoju miasta. Jedno ze skrzyżowań obwodnicy zaprojektowano i wykonano w ten sposób, że będzie ono służyło będącej dopiero w planach drodze całkowicie omijającej miasto.